cel minimum to był ten punkt, ale naprawdę też gdzieś tam przed meczem głośno gadaliśmy, że chcemy zdobyć 3 punkty. Ale, no, ale z drugiej strony nie da się zdobyć 3 punktów, jeżeli się gra tylko 45 minut. Teraz zaczęliście tak naprawdę tym meczem maraton. Przez 2 tygodnie, najbliższe co 3-4 dni czeka Was spotkanie. Tak naprawdę każde ważne, z Kaliszem prestiżowe ze względu gdzieś tutaj na lokalne zaszłości. Natomiast no, każde kolejne ligowe to jest walka o utrzymanie, czyli ten cel główny. No zgadza się, bo teraz jest puchar. Mówię, dla mnie puchar jest takim troszeczkę dodatkiem, ale z tej strony, że to już jest finał, no to do tego podchodzimy na 100% i no, na pewno będziemy chcieli tam osiągnąć jak najlepszy wynik. Ale tak jak prędzej tu mówiłem, naszym celem jest to utrzymanie w tej lidze, aby tą naszą młodzież jarocińską i, no i nie tylko jarocińską ogrywać na poziomie tym trzecioligowym, bo to jest taki poziom naprawdę niezły piłki, więc dla tych chłopaków myślę, że ta trzecia liga to też jest takie minimum, gdzie mogą się odbić wyżej, ale ja tak jak mówię, musimy przez 90 minut grać tak jak minimum graliśmy w drugiej połowie, bo z takim zespołem jak Kotwica Kołobrzeg 45 minut nie wystarczy. Właśnie ta pierwsza połowa taka tak naprawdę z obu stron niemierawa, bo nie było tych sytuacji wielu. No może sytuacji nie było, no ale Kotwica Kołobrzeg po prostu ma z tym doświadczeniem, jakie mają w drużynie, ci zawodnicy z bogatym CV. No, po prostu zagrali mądrze, no co tu dużo mówić, no. Dali nam piłkę, chłopaków na to uczulałem, że ten środek pola mocno gdzieś Kotwica zagęszcza, szuka odbioru i szybkiego wyprowadzenia kontra. My na siłę coś próbowaliśmy robić, na pewno nie takie założenia były przed tą pierwszą połową. To nie były takie założenia, które sobie zrobiliśmy przed meczem. I dlatego bardzo fatalnie, najsłabsza pierwsza połowa w tej rundzie. Więc tutaj największe pretensje miałem chłopaków i tam delikatny wstrząs musiał być w przerwie meczu. No i druga połowa już całkiem inaczej wyglądała. No ale tak jak mówię, na 45 minut na Kotwicę to jest za mało.